Dzień dobry, witam serdecznie w Szumileśnym Domku. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak zrobiłem taki wieszak na ubrania do wiatrołapu, do przedpokoju, no to zapraszam na filmik. I dupa! I nie ma gdzie powiesić, proszę Państwa. Potrzebna mi porządna decha, tak? A żeby była fajna decha, to już Wam pokazuję. Kupiłem sobie w tartaku zwykłe sosnowe deski, tylko takie nieokorowane, niewyprowadzone już na prostokąt, tylko no jak widzicie różne takie mają kształty, tak? Ta to akurat na deszczu leżała, to dostała sinizny. Tego typu dechy, zobaczymy, która mi tu będzie pasowała. Najlepiej to przyjść i po prostu przyłożyć, zobaczyć jak to wygląda. Czy to nie będzie zbyt zwaliste, to takie grube czy coś. Ale myślę, że ta większa chyba będzie się tu prezentować troszeczkę tak na bogato, nie? Grubo pojechane. Myślę, że będzie sobie to całkiem przyzwoicie tutaj wyglądało. No i cóż, pozbywam się tej kory, proszę Państwa, dlatego, że naprawdę mogą tu siedzieć jakieś szkodniki i może ona odpaść później. Mamy taką dechę, możemy ją heblować, szlifować, jak zwał, tak zwał, różnymi technikami można, aby nie było po prostu zadziorów, no bo jak ktoś będzie kurtkę wieszał, żeby gdzieś tam się nie zadzierała, żeby drzazga nie weszła, tak ona tutaj wygląda no bardzo kiepsko. I można ją potem pomalować jakoś, tak? Natomiast ja będę ją opalał, czyli robię coś takiego jak tutaj mamy. Wszystkie te zadziory takie jak się mocno opala, to potem one się spalają i można je wyszczotkować drucianą szczotką, że zostaną tylko takie słoje tutaj widoczne, prawda, uwypuklone zostaną. Dzięki temu właśnie mamy tę deskę taką, można powiedzieć, 3D, a nie płaską, tak? Bo jak wyszlifujemy i jeszcze na przykład farbą pomalujemy, to ona będzie taka płaska. Jak ją opalimy, wyszczotkujemy albo po prostu wyszczotkujemy bardzo mocno bez opalania, ona uwypukli te wszystkie słoje. To opalanie jeszcze wspomoże nam walkę z jakimikolwiek szkodnikami, które mogłyby już tutaj być w postaci jakichś grzybów czy jakichś innych szkodników drewna. Po prostu wysoka temperatura je, że tak powiem, zniszczy. Przechodzimy, moi drodzy, do moim zdaniem najmniej przyjemnej części roboty, ponieważ najbrudniejszej. To jest szczotkowanie, tylko porządną szczotką drucianą, a nie jakąś tam ryżówką, tak zwaną takimi z włókna jakimiś plastikowymi, bo to tam niewiele co da. I jedziemy wzdłuż tych włókien mocno, od czasu do czasu można zdmuchnąć albo po prostu szczoteczką zjechać jak dużo chcemy. Możemy to bardzo mocno wyszlifować i wtedy dojdziemy do naprawdę jasnego koloru. Po pierwsze pozbywamy się tego popiołu, który niby nam zabezpiecza też przed szkodnikami, odstrasza je, ale niestety brudzi, tak? Więc no nie chcemy tego. Wydobywamy też tę strukturę. Deskę wyszczotkowałem już dosyć mocno, ponieważ olej jeszcze przyciemni kolor. Jest, zobaczcie, tutaj zamiecione, zdmuchowione. Mam praktycznie czystą szmatkę i zobaczcie, co się dzieje. Trzeba to bardzo dobrze wyczyścić, bo inaczej będzie nam po prostu mocno brudzić. Niestety po szmatowaniu na sucho deska jeszcze troszeczkę brudzi. Zobaczymy po gąbkowaniu na mokro, czy to jeszcze coś schodzi. No szkoda mi tej temperatury trochę, tego drewna, które no fajnie by się olej wchłaniał, ale już trudno. No prawie, że już nic nie zostało, ale dobra. Delikatnie obmyję. Olejuję olejem lnianym. Można szmatką, można po prostu pędzlem o wzdłuż, tak? Cienkie warstwy w odległości, że tak powiem, w odstępie. Wtedy, kiedy już się całkowicie wchłonie, to dopiero drugą warstwę. Różnie z tym wchłanianiem jest. Im jest deska cieplejsza po opalaniu, im olej cieplejszy, tym szybciej i głębiej się wchłania. Nadmiar, jak już nie chce się wchłonąć, to warto dosyć szybko ściągnąć jakąś szmatką, żeby nie skrystalizował się jakby na powierzchni. To jest takie zabezpieczanie, może niezbyt chemiczne, bardziej taka bariera dla różnych grzybów i szkodników. I teraz co ważne, olejuję to tylko z jednej strony, z drugiej strony niestety
miałem jeszcze taki środek bezbarwny do impregnacji drewna, przeciwgrzybowy i tak dalej. I pociągnąłem tamtym preparatem to już w momencie, kiedy deska sobie schła tu z tej strony, dlatego że po pierwsze miałem ten środek, nie kupiłem go, a czym chciałem, znaczy kupiłem go kiedyś tam i mi został, więc chciałem go wykorzystać, to raz, że trzeba to zabezpieczyć czymś. Druga ważna sprawa, muszę was, słuchajcie, ostrzec, dlatego że olej lniany potrafi ubrudzić mi ściany. Ja mam tynki gliniane i nawet elementy tego typu, tak robione właśnie, opalane, szczotkowane, olejowane, nawet jak leżały 3 miesiące na zewnątrz, ale pod dachem, schły sobie i tak dalej, no suchutko było tam, to dotknąłem potem taką dechą do ściany, przykręciłem ją i tam, gdzie się stykała ze ścianą, bo ja mam ściany takie nierówne, ten tynk gliniany potrafił jeszcze wypić olej z tej deski i powstawały takie nieładne plamy. Dlatego ja już nie chcę tego olejować z drugiej strony. Decha posmarowana olejem schnie sobie, wchłania się, żeby nie marnować czasu. To można pomyśleć na temat wieszaczków, prawda? Zobaczcie, jaki wieszaczek. Ten może nawet trochę gruby. No, to jakby się uparł, to może by też wykorzystał, ale mam coś takiego, tak? Przydzwaniam do ziemi. Trochę jest to krzywe, trochę takie zakręcone. Zależy, jak mi się tam uda, ale mam tu różne inne takie, co troszkę wcześniej robiłem. Na przykład coś takiego, prawda? I teraz tak. Przykładam sobie, że to ma być mniej więcej, o, powiedzmy, takie długie. Po prostu wezmę sobie jakąś piłkę, taką czy siaką. Przytniemy trochę to. I mamy takiego cycucha. Też sosna to jest. Nożyk obciachać z tej całej kory. To jest trochę roboty, a nożyk mam beznadziejny, więc chyba muszę to zrobić poza kadrem. Kolejny raz posmarowałem dechę i moi drodzy, taki pilniczek wziąłem, już to mniej więcej tutaj obcyndoliłem, gdzie tam jakieś zadziory są, to troszeczkę to zjadę, ale nie za dużo, bo porobię śladów, trzeba by papierem ściernym to może zrobić i przede wszystkim to chcę troszeczkę wyszlifować, żeby tu nie było drzask. Wyrzeźbione te haczyki. Teraz będę sobie po prostu starał się jakoś to ułożyć, póki to leży, wiecie, bo na ścianie to potem, później by trzeba było to jakoś trudniej przykręcać na chwilę i tak dalej. A tak to mogę sobie, o, tutaj popatrzeć, czy mi tak pasuje, czy siak. Te haczyki zaliczyły taką kąpiel w impregnacie lekką. Już lekko pociemniały, a ta decha z czasem zrobi się jaśniejsza. Wyznaczyłem sobie miejsce, w którym będę przymocowywał do ściany, bo tam mam belkę drewnianą w ścianie i po prostu porozkładałem, one są w tej kolejności. Najpierw nawiercę sobie w każdym dziurki, jeżeli widzę, że tu na przykład mam takie problematyczne trochę miejsce, tu jedną, tu drugą śrubkę, żeby tylko się nie machało na boki. Użyłem różnych wkrętów, dłuższych, krótszych, bo drewno jedno krótsze, drugie grubsze, znaczy chudsze, grubsze. Nie chciałbym, żeby jakiś długi wkręt wyszedł też mi z drugiej strony. Też specjalnie użyłem czarnych wkrętów, dlatego że po prostu chciałem właśnie, żeby były widoczne. Mówię tak, tu ciemne, tu jasne, to niech wkręty też będą ciemne. Tutaj zamontowałem jeszcze tasiemkę i tu taką samą przylepną. Po to, żeby ta decha, jeżeli tylko nie musi, jeżeli uda się, to żeby miała dystans malusieńki od ściany, żeby bezpośrednio do niej nie dotykała, bo nawet jak zaolejowałem tylko tu z przodu, a nie z tyłu, to gdzieś na brzegach może jednak ten olej przechodzić trochę i nie chciałbym sobie pobrudzić tej ściany. Cyk. Obetniemy te gąbeczki, żeby nam tu nie wystawały, bo to brzydko. Wlazł pani władca do domu, pierdzielną bluzę, byle gdzie. A nie, mamy tutaj, proszę bardzo, cyk, bum, leży, prawda? Cyk, bum, leży.
żeby nie było, to jest dosyć ciężkie. Wiadomo, że jak ja, słuchajcie, rzuci się tym jakoś bardzo, bardzo mocno i zacznie się szarpać, to jest szansa, że kiedyś mi taki haczyk odpadnie po prostu, tak? No ale wiecie co, zawsze można to zdjąć i założyć zwykłe haczyki, takie metalowe, kupne, albo po prostu wymienić go, zdjąć tak i założyć jakiś inny, z jakiegoś innego kawałka drewna zrobić i tyle. Ja powiem tak, mi się podoba, chciałem to kolorować, chciałem robić tutaj różne, że tak powiem, takie tam jakieś zielonkawe, białe i tak dalej, kolorki. Może jeszcze kiedyś to zrobimy, na razie zostawiam tak sauté, czy jak to tam się mówi, ponieważ ten kolor drewna jest troszkę podobny do koloru ścian i wydaje mi się, że to całkiem ładnie wygląda. Dajcie znać jeszcze sami. Moi drodzy, to nie kosztowało więcej niż 15 zł. Decha kosztuje poniżej 10 zapłaciłem. Jak już by tak bardzo dokładnie zliczyć, że obciąłem tamten kawałek, jeszcze wykorzystam, że po prostu no, jakieś tam rzeczy miałem to na przykład za darmo, wkręty jakieś kilka tylko tanich i tak dalej, jakby to wszystko pozliczał, tak sumiennie to podejrzewam, że 10 zł by to kosztowało. Oczywiście jeśli chodzi o materiały tutaj zmarnowane, nie mówię tu o tym, że trzeba mieć wkrętarkę, jakiś pędzelek czy coś, no bo to trzeba by za każdym razem było te koszta wtedy doliczać, no to jest bez sensu. Ja mówię o tym, co tutaj poszło, tak? To myślę, że 10 zł nie więcej. Ale powiedzmy, że 15 kosztowało, żeby nie było. I no cóż, no trochę pracy, tak? W jeden dzień się wyrobiłem, żeby to zrobić, ale tak naprawdę powinno się troszeczkę dłużej robić, żeby to po prostu sobie dobrze wyschło, taką dechę pomalować takim olejem i gdzieś ją pacnąć, aby ona po prostu sobie wyschła. Także można parę rzeczy zrobić za niewielkie pieniądze do domu. 1,50 m około, tak? Ten wieszaczek ma 10 wieszaczków, haczyków. Tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Jakby były jakieś pytania, porady, inspiracje, żebym jeszcze coś tutaj zrobił sobie ciekawego w tym wiatrołapie, dajcie znać. Może akurat skorzystam też z waszych pomysłów. Dziękuję i pokażę jeszcze tylko raz z bliska wieszaczek i do zobaczyska. Pa, pa.